Zobaczcie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Boże, święty. Ale syf. No normalnie dziada z babą brakuje. Bierzemy się tutaj za remont stajni. To jest stajnia. Jeszcze 6 lat temu, 7, po tej stronie tutaj było kilkadziesiąt świń. Za tydzień to co ty za świnie jest? Tak bije, ty jak bije. No nie, no nie. Co ja tu jest? Ulka, Ulka. Nie wiem. Węgiel jest tam, nie wiesz? Gdzie? U nich? A nie wiem, nie wiem. Z 5 metrów 600 dokupić, bo braknie. Ty jak? Patrz, jaki rabuś. Jaki rabuś? Podobają ci się, nie? Piękne to. He? Piękne to. No. Ty jak? Czy za tydzień? Za miesiąc co? Tyle się nie, nie za tydzień. Bo to są chlewy, tutaj były karmione, tu się tą kratą, tą kratę przesuwało i się dawało im tutaj do tego korytka tutaj jeść. Kolejny w tym miejscu był i tam kolejny, także tu było kilkadziesiąt świń. Po tej stronie również tu był chlew, tutaj stała krowa i byk i tutaj również były świnie po tej stronie, także no w szczytowym okresie kilkadziesiąt świń. I co tu będziemy działać? Wszystkie te przegrody pójdą out. Chlewy pójdą out, w sensie korytka. Te zagrody również. Postaram się to zdemontować tak, żeby nie niszczyć tego, bo nie wiadomo jak się wszystko potoczy. Nie wiadomo, może jeszcze kiedyś będę hodował świnie. Aczkolwiek przynajmniej na razie nie, może to koniunktura się dla hodowców poprawi, to nie wiadomo. W każdym razie zdemontuję to wszystko. Słupy oczywiście pozostawię, ponieważ one trzymają tutaj taki dwuteownik, taką szynę. Także oczywiście one muszą zostać. Wszystko to pójdzie out. To jest stal. To jest stal, to nie jest złom. To wszystko się tu przydaje. Są różne kawałki stali. Przerzucę je w tamto miejsce, tam, ponieważ tam są żłoby. Tam są żłoby. O, tutaj. Tu się dawało bykom czy krowom siano i one sobie tu stały i sobie tam ja. Tych żłobów też nie będę niszczył z tego powodu, że po pierwsze są bardzo ciężkie, bardzo dużo roboty by z tym było, nie chcę mi się tego rozwalać, niech sobie na razie będzie, ja aż tak bardzo tutaj tych pomieszczeń nie potrzebuję, żeby potrzebował te pół metra czy tam metr sześcienny, co mi zabiorą te żłoby. Tam wrzucimy właśnie tą stal stamtąd. Przeniosę tam. Tu są materiały budowlane różnej maści i rzeczy, które po prostu trzeba stąd wyautować. Wyautować, one są tu zupełnie niepotrzebne. Przeniosę je do magazynu. Zrobimy jakiś tutaj porządek z tymi wszystkimi szpejami. O, tutaj proszę. Radełko konne, radełko
Wziąłem go tu, przyprowadziłem, gdyż miałem zamiar z niego zrobić maszynę do ćwiczeń, ale stwierdziłem, że może szkoda go niszczyć. A kto wie, może się kiedyś przyda. Zobaczymy. No. I tutaj oczywiście tą szafkę wyautujemy, bo ona zupełnie tutaj nie w tym stylu. Tutaj, jak widzicie, położyłem taką starą ściankę kalwaryjską, mebli kalwaryjskich na tych żłobach. No i tu mam różne rzeczy. Na przykład tutaj, o widzicie, są wszystkie budowlane rzeczy. Czyli kielnie, te. No, szpachle i tak dalej. Także w każdej szafce coś jest. Aczkolwiek no, nie jest to wykorzystane tak, jak powinno być. Można by było to jakoś inaczej zrobić. Pomysły może mi najdą, jak będę robił. Zaczynamy tu działać. Sprzątamy. Najpierw powyznoszę wszystkie rzeczy, które trzeba wyautować, żeby po prostu zrobić sobie miejsce do pracy, żebym mógł coś działać. Potem ta stal i te materiały budowlane. I już tu troszeczkę mi się zwolni miejsca. Już to inaczej będzie wyglądać. Jak widzicie, tutaj wszędzie na ścianach są poklejone już dziury, co nieco, gdyż jak to dobry majster, nie marnuje nigdy materiału, zawsze jak mi coś zostało jakiegoś, o, każda plama praktycznie jest poklejona innym klejstrem, po prostu nie może się nic zmarnować, na przykład tutaj, o, nałożyłem róg. Wiadomo, róg to trzeba czasem nałożyć, a ze 3 razy nałożyłem już, widać, ze 2 razy tu, bo już jest nawet wyprowadzony. Także za każdym razem się tu zakleja te dziury, jest ich sporo. Tutaj nie widać może za bardzo, ale jest ich dużo jeszcze do zaklejenia, także to wszystko trzeba będzie naprawić, ładnie wygładzić, uzupełnić braki i machniemy wszystko wapnem, bo tak było robione. Więc pomalujemy wapnem i na końcu spróbujemy może machnąć na czarno, wyczyścić ładnie. Oczywiście wyczyszczę może wcześniej. Wyczyścimy tą trawerzę i te słupy, także roboty jest co niemiara. Nie chciało mi się za to zabrać, no ale muszę w końcu, bo normalnie już mnie to przeraża. Także do dzieła, zapraszam, cześć.